kolejny czas na trzecią mapę, na trzecią lokację i trzeciego bossa. Zatem przejdźmy razem ze strzałkami do lokacji zimowej. I teraz, o ile dobrze się orientuję, jesteśmy w krainie tego misia polarnego. Więc będzie ciężko. Czy Crash jest po polsku? Nie, ale wydaje mi się, że naprawdę to nie ma jakiejś takiej potrzeby. W sensie wszystko dasz radę ogarnąć, nawet jak nie znasz kompletnie języka. Ja na przykład pamiętam, że jak grałem jeszcze na PlayStation 2, grałem we Władcę Pierścieni, to Władcę Pierścieni Dwie Wieże miałem po niemiecku i kuźwa, żeby tam coś skminić po niemiecku, to naprawdę masakra. Siedziałem ze słownikiem i sprawdzałem, bo tam niektóre na przykład jakieś kombosy trzeba było naprawdę ogarnąć, co tam do mnie Gandalf czy ktoś inny do mnie mówi. Tym bardziej, że wszystkie dialogi też były w całości po niemiecku, nie? W sensie dźwięk Frodo, który woła o pomoc w momencie, gdy nas atakowały na zgule, jak tam wołał cały czas Hilfe, Hilfe, to ja będę miał wryte do końca świata jeszcze dzień dłużej, nie? Na jaką grę czekasz najbardziej oprócz FIFA 20? Na Cyberpunka, na... Boże, miałem powiedzieć coś jeszcze. No serio, halo, proszę mnie zostawić. O, trzy rakiety, cyk. Dobranoc, tak się kończy wyprzedzanie wujka Cornela. A, na Avengersów oczywiście od Marvela czekam bardzo mocno. Spider-Man był fantastyczny i mam nadzieję, że Avengersi też będą naprawdę super. Chociaż mam troszeczkę, jestem mniej spokojny o Avengersów niż byłem o Spider-Mana. Na tej mapie Boost oczywiście będzie miał misiek. Chociaż z tego co widzę, to też i... Nie! Fuck! Nie zdążyłem. Czy grałem w Crash Team Racing? Tak! Kurde, Crash Team Racing to była moja giera dzieciństwa. Ja... No dobra, może jedna z wielu gier dzieciństwa, bo też Tarzan na przykład od Disneya. Tomb Raider pierwszy. O! Kurwa, przeskoczyłem nad rakietą. To nieźle. Ale zasadniczo, jak wszyscy się zagrywali w Crasha i czekali najbardziej na remaster właśnie Crasha, żeby... O, Jezus Maria, co wy tak we mnie wstrzelacie tym wszystkim, co macie? To ja czekałem bardzo i wierzyłem do samego końca, że zrobią też remaster Crash Team Racing. Ej, cały czas we mnie łupią rakietami. Non stop, ej, w ogóle... Teraz dopiero się... Popatrzcie na minimapę, jak daleko już jest ten świniak i miś polarny. To jest... O ja pierniczę, to jest 10 sekund przewagi. To jest kosmos. To jest kosmos, naprawdę. Robimy to dalej. Czy miałeś gry LEGO? Grałem w te pierwsze, absolutnie pierwsze gierki LEGO jeszcze na podstawie klasycznej trylogii. Na ten nowoczesny hype, gdzie były już wszystkie licencje, to się nie załapałem. W sensie, załapałem, ale byłem już starszy. Chociaż LEGO Przebudzenie Mocy grałem z Hanką. Fajna sprawa, gierki LEGO. W sensie chodzę z założenia, że gierki LEGO to jest coś takiego, co można grać i jak ma się 4 lata, i jak ma się 40 lat. No chyba, że ma się obecnie bunt nastolatka i się uważa, że co ja, kurwa, gry dla dzieci, dawać mnie tu jakieś, gdzie się tylko leje krew i w ogóle, że jest tak super bardzo męsko i brutalnie. No a w pewnym momencie docierasz do ciebie, że... Nie musisz wcale grać w takie gry, żeby się czuć jakoś turbo męsko, ani z tych rzeczy. Dorośle, to oczywiście też są kobiety, najmocniej przepraszam tutaj za moje jakże szowinistyczne i chamskie podejście zakładające, że tylko i wyłącznie faceci grają w gry komputerowe. Mea culpa. No zasadniczo, w pewnym momencie sobie uświadamiasz, że tak zasadniczo to najważniejsze jest to, żebyś się dobrze bawił i żeby giera była spoko. I jak to będzie spoko, to wszystko będzie spoko, nie? O nie, Spimper! To ja teraz nie będę już kompletnie ogarniał... Kto ty? Dobra, czekajcie. O, patrzcie, jak nam się pięknie przydała tarcza.
Cyk, nitro trafione. Ale w koko. A Engine nas tutaj... Nie, to nie jest Engine, Boże. To nie jest doktor Engine. Jak się nazywa ten ziomek? Jezus Maria. Jak ja mogłem zapomnieć, jak się ten typ nazywa? Cortex. Boże, Cortex. Jasne, że Cortex. Aaa, fuck. Nie. Ja zepsułem teraz. Ja zepsułem. Jesteśmy już tuż przed metą. I to ja w całości zepsułem. Jeszcze raz. Jechałem w śnieg i niestety mnie spowolniło. Czy znam The Last of Us? Tak. Smacznego. Dziękuję pięknie. Jak to nie jest? Gier musi się wylewać testosteron i prawdziwa męskość. Ja wiem, ja też miałem ten etap, gdzie grać można było tylko w strzelanki i też grałem, bo po prostu mi się to podobało, ale autentycznie, w sensie w pewnym momencie, zresztą to na streamie nawet się objawiało tutaj, jak wpadały do mnie osoby z rocznikami, które by wskazywały na to, że są co najmniej o 10 lat ode mnie młodsze. I do mnie, że co ty kurwa za gówno dla dzieci grasz? Byś odpalił jakieś Call of Duty poważne. Męskie granie. No właśnie, no męskie granie. W sierpniu jest chyba męskie granie we Wrocławiu. Może bym się wybrał z Nati, chociaż... Ja przepraszam bardzo! Jeżeli to jest męskie granie, to chyba nie przystoi, żeby na męskim graniu miały wstęp również kobiety. To było a la Krzysiek Gonciarz. Kto ogląda Krzysiek Gonciarza, ten będzie dobrze wiedział, o co chodzi. Cyk! Rozpykany! Nie ma takiego strzelania rakietami w dupsko bez ostrzeżenia. Co wy to myślicie, że to jest co najmniej przyjemne? Otóż nie! Nie jest. Kuźwa, teraz to ja zepsułem. Szybko. Tak, ale tu porobiłem. Boże, jestem taki dobry. Jezus Maria, jestem najlepszy. To jest ten wyścig, to jest ten moment, kiedy my to wygrywamy. Koko, ty dziadu, zostaw. No i jeszcze, Cortex, kuźwa, bo zaraz nie wytrzymie i się zdenerwuje. No Jezus Maryjo, nie, już pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Dobra, cyk, koko ogarnięta. Cortex, dziadu, nie rób mi tego. Nie. Nie, zepsułem. Tym razem zepsułem przez to, że nie trafiłem, kuźwa, w power-upa. Jakby były rakiety, to byśmy jeszcze to ogarnęli. A tak, to znowu powtórka. Cyk, dobra, od razu startujemy. I cyk, driftolando. Dobra, na lodzie trzeba uważać, bo pewnie się tego nie domyśliliście, ale na lodzie jest ślisko. Wow, cóż za odkrycie. Coś tu się dzieje, halo, ale dobrze, że przeczyta mi przynajmniej. Dawid, ta gra to gra dzieciństwa, mam 17 lat i się na tym wychowałem jeszcze na PS1, jak to wczoraj kupiłem to z rodzicami, cały wieczór graliśmy 2,60 zł. Piękna gierka, zgadzam się zdecydowanie, fantastyczna giera i naprawdę za 150 zł to spodziewałem się, że będzie to kosztowało tyle, ile pełnowymiarowe gry na PlayStation, czyli tam 250, ale za 150 to jest absolutny ten... deal, naprawdę, dobry deal. Panie Tygrys, pierdzielnął ktoś kiedyś pana rakietą w dupską? O, cyk, przyjął nie dość, że ten, to jeszcze dobity. Ale Tygrys, ty kuźwa przyspieszasz mi coś tutaj za bardzo. O nie, tylko nie to. O nie, co jest? Nie szczytało mi... Kuźwa, misiek.
ale jestem, ja jestem mistrzem w omijaniu tych skrzyń, nie? Dobra, teraz się udało, dajcie mi coś szybko, 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 dajcie coś. Gdyby to było coś do przodu, gdyby to było cokolwiek do przodu. Co ci drobą z gwarantowanego toca? Jeszcze nie robiłem, jeszcze nie robiłem. Jaki rip, halo, to już wszystko, nic się nie stało, wszystko jest. To po prostu był lag jakiś, coś się zepsuło. Ale wszystko działa, w sensie stream trwa. Czy jutro też będzie stream? Bardzo fajnie się ogląda. Wojo, nie jestem pewien, czy jutro też zrobię streama. Jutro chyba pojawi się jakiś odcinek na kanale. Ale może też jakimś takim późnym wieczorkiem. W każdym razie jutro wyczekujcie odcinka na kanale gdzieś w okolicach godziny... Chociaż w sumie są wakacje, to mogę puścić i wcześniej. No w każdym razie, jutro będzie odcinek na kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie. O nie, o ty dziadu, o ty dziadu. No ja jeszcze wsteczny muszę odpalać, ten wsteczny jest tutaj tak nieintuicyjny. That's twist, that's a twist, that's very twisty. Dawać go! Gdzie ty mnie prosiak, kuźwa, skrzynką po twarzy? A cię zaraz ujadę, a o o o, cyk! Dawać mi tu wszystkich. Biorę wszystko na siebie. Kuźwa, już nie! Już nie, ja żartowałem z tym, że biorę wszystko na siebie, tak? Był taki żart sytuacyjny. Który był śmieszny w danym momencie. A chwilę już później nie jest śmieszny, jeżeli nie jest adekwatny do danej sytuacji. To jest definicja żartu sytuacyjnego, chyba, nie wiem. Jak się analizowało komedię, najlepsze jest to... Boże, pięknie wspominam czasy, gdy w szkole się analizowało jakieś komedie albo jakieś utwory i musiałeś napisać, dlaczego dany tekst jest śmieszny. Bo to jest komedia sytuacyjna i w ogóle, i tam jest śmieszne. Tylko problem był taki, że to kompletnie nie było śmieszne. To był taki bezbek i to kiedyś może było śmieszne, ale... Tak faktycznie te 100 lat temu to można było pewnie boki zrywać, nie? A tak obecnie to tak... No tak nie bardzo, a ty musisz się rozpisywać, że... No, najbardziej to gniłem i kisłem po prostu... przy tym i tym fragmencie, bo był taki śmieszny, że łomatko i córko. Dobra, słuchajcie, nie możemy dać się wyprzedzić, a mamy na ogonie... Ja pierniczę, no nie, wy tego nie zrobiliście, wy tego... No nie, jeszcze TNT, no przecież to jest w ogóle... Kurczę, puść to na podwórkach. Uważam, że maska Uga Buga jest najlepszym, co można dostać. I ja jeszcze bym powiedział, że rakiety są bardzo spoko. Z broni strzelanych zdecydowanie... Przed tym zakrętem jedź do tunelu, tam masz skrót. Gdzie ja tu mam skrót? Że tam w prawo? Czekajcie, tak z ciekawości, sprawdzimy. Że tu? Tu mam skrót niby? Nie, nie tu. Ile ta gra kosztowała? Ta gra kosztowała... 150 zł. Czekajcie, no sprawdź, gdzie jest tutaj ten... Co, gdzieś tu? Aby korzystać z tego skrótu, musisz być turbo rozpędzony. Nie warto. Ale w sensie, tak autentycznie, no, interesuje mnie to, gdzie jest tutaj ten... I co, że to jest gdzieś tu? Czekajcie, dobra, zaraz to sprawdzę, zobaczymy, skoro mówicie, że tutaj jest... Jak się nazywa ta mapa? Chat, I need help, jak się nazywa ta mapa? Crash... Team Racing i ta mapa się nazywa, czy ktoś na czacie już tutaj napisał? Blizzard Bluff. Blizzard Bluff Shortcuts. Okej, a tu jest kilka skrótów z tego co rozumiem. Okej. Tu jest na lodzie, dobra, czyli to jest za pierwszym lodem. Aha!
Szaje, dobra, okej, ale to faktycznie trzeba być turbo rozpędzonym. Najlepiej z nitro to zrobić. To jest ten pierwszy skrót. Tak, tutaj pokazują, że to trzeba zrobić z nitro, albo chyba z maską Uga Buga. Viridi 2KN3Xion, po wyścigu przeczytaj mojego wcześniejszego donata PLS 2 zł i 71 groszy. Okej, już czytam, to ja mogę nawet przeczytać teraz w tym momencie. Zobaczyłem, gdzie to jest mniej więcej ten skrót. Już tutaj czytam w takim razie. Donata. Viridi. Ja mam 16 lat, gram takie gry jak Pet Soccer, to nie przypominają się najlepsze chwile, nie wiem czy... Pet Soccer, piękna sprawa to jest. To jest fantastyczna sprawa. Viridi2k, dziękuję pięknie za donata, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czekajcie, moi drodzy, w ogóle, bo ja mam cały czas ustawiony taki slow mode z wczoraj, gdzie było tutaj 2000 osób. Zróbmy sobie slow moda mniejszego. Może można pisać normalnie, kulturalnie. Też bez spamu, ale jednak tak fajniej. Zobaczymy, dobra, mniej więcej wyczaiłem, gdzie jest ten skrót. Zobaczymy, czy się w ogóle nam przyda tutaj. Czy będziemy mieli nitro przede wszystkim, bo jego trzeba zrobić... z nitro. Ale czemu mi nie zaliczyło wyskoku? O, i on tutaj był w lewo. Tylko tu musiałbym mieć nitro. A że nitro nie mam. No to tego robić nie będę. Ale panda beznadziejnie to zrobił. Tam po prostu przeskakujesz. Tak, ale muszę być bardzo rozpędzony, żeby mnie śnieg nie zatrzymał. Czy ktoś ma jakiś patent na owady wchodzące do pokoju oprócz moskitiery? Można zamknąć okno. Ale obstawiam, że to chyba nie jest porada, w którą tutaj celujesz. O! Nitro! Dobra, słuchajcie, wiecie co? To nawet celowo zatrzymam teraz się z tym nitrem, żeby spróbować wykonać ten skrót. Mogę przez to nie wygrać tego wyścigu, chociaż to niewiele by się zmieniło, bo tak czy siak na razie nam to tutaj nie szło najlepiej. Ale może właśnie on nam tutaj da jakieś fajne przyspieszenie. No a przede wszystkim będziemy mieli osiągnięcie, bo we wbijaniu platyny trzeba na każdej mapie zrobić skrót. Dobra, teraz jest dobra prędkość. To było tutaj. To było tutaj. Tutaj dokładnie był ten skrót. Ale teraz to już... Teraz to już ko... No teraz to już lipa. Remake Pet Soccer? Oj, raczej wątpię. To taka gierka bardziej niszowa. Dobra, trzeba wybrać, spróbować wygrać ten wyścig normalnie. Chyba, że jeszcze jak będę miał 10 owoców Umpa, to wtedy można to spróbować zrobić. Bo wtedy nitro jest mocniejsze. Ojej, kurde, od jednego wybuchu dwie osoby padły. To nieźle. To jest dopiero drugie okrążenie, niestety. A to jest...
jest lipa, naprawdę, bo my za każdym razem, ale patrzcie jaką my teraz mamy przewagę, ale już nas dogania, już skrypty się odpaliły, już nas doganiają i nici z przewagi. Czy trafimy w skrzynkę? Nie, nie trafimy w skrzynkę. A na lodzie się obrócić to jest wyższa szkoła jazdy. Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Najgorzej na świecie. Dobra, czyli wracamy do normy. 20 minut, jeden wyścig. Wracamy do dnia wczorajszego. Siemka, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Nie pozdrawiam za to tygrysa, który napsuje mi w każdym wyścigu, kuźwa, tyle krwi, że to jest szok. Oho, oho, jest skrzynka, dobra. Cyk, panda dostał. Ale się jej pozbył, dziad. O nie! Dobra, drugie okrążenie. Co dają te owocki? Te owocki dają to, że twoje power-upy są mocniejsze. Jedziesz szybciej, power-upy są mocniejsze. No ogółem, gdy się ma 10, to jest zdecydowanie, lepiej. Tylko problem jest taki, że na tej mapie ciężko jest. Ciężko jest ogarnąć tyle tych owoców. Nie! Jezus Maria, prawie wpadłem w swoje własne TNT. Ej, kuźwa, teraz jest taka przewaga, że jeżeli jakimś cudem ta giera odpali tutaj skrypt, że oni mnie dogonią, to ja już w to nie uwierzę. Cyk, dobra. A teraz przewagi jest tyle, że szok, nie? GG! Sporo przewagi. Sporo przewagi. No i mamy to. Dobra, udało się. Udało się, nie wiem za którym podejściem, ale najważniejsze, że mamy to. Możemy przejść spokojnie dalej. Boost up that turbo to get a turbo boost. Press and hold L1 or R1 to start power sliding. Then tap the opposite L1 or R1 button to activate your turbo boost. Oh yeah, mamy to. Cyk. Spyro chyba też, przecież Spyro już ma remake. Krystian Powązka, Spyro już ma remake i to od dłuższego czasu. Ale Spyro jakoś kompletnie nie grałem. A ponoć jest bardzo przyjemny. Dokąd teraz? Tutaj mi się świeci punkt. I tak jest, jest i on. Kolejny wyścig. Dobra, lecimy. Show your views. Hopping right at the top of the ramp, a large bump will trigger a trick jump. Will provide a speed boost once you land. Thank you very much. Nie przepadam za tą mapą. Jest strasznie dużo wąskich korytarzy i jest ogółem dosyć ciasno. Można się łatwo zderzyć z wagonikami, wjechać w różne pale. Zasadniczo są mapy, których jestem
większym fanem. O, chociażby tu można się dać skasować przez wagonik. Ojo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 j
Kto jest tutaj taki szybki? Kuźwa, świniak teraz jest tutaj taki OP. Cyk, dobrze. Uratowało mnie tutaj. Nie! Aż się zblokowałem. Dobra, jesteśmy drudzy, ale świniak jest szybki, bardzo. To by pomogło chyba tylko to takie samonaprowadzający pocisk, te, w sumie nawet nie pocisk, tylko ta taka kula elektryczna. Chociaż Uga Buga może nam pomóc. W końcu jedziemy z tym dużo szybciej i troszkę udało się nam nadrobić, to prawda. Ale nie wiem, czy wystarczająco dużo, żeby... O, znowu! Znowu udało się nam to minąć. Fak, ale nie z takimi power-upami, nie. Z takimi power-upami to my tutaj niewiele zdziałamy. Dobra, 2 sekundy straty. 2 sekundy straty. Tu jest jeden skrót, ale nie opłaca się. Nadal jesteś w trzeciej krainie? Czy... Nie, to jest trzecia kraina. To jest trzecia kraina, teraz jesteśmy w trzeciej krainie. I tu jest... najłatwiejsza była druga, bo druga nam poszła bardzo łatwo. W pół godziny zrobiliśmy wszystkie wyścigi, łącznie z walką z bossem. Oj. Torzem podliftował. Zastanawiam się, jak tutaj wbić na tę drugą, taką mniej krętą trasę, bo tutaj sami widzicie, że jest pokazane, że jest też mniej kręta trasa. Skróty są tylko po to, żeby zdobyć platynę. Nie no, nie, jak się potrafi, naprawdę się ogarnia temat, to skróty są naprawdę użyteczne. Cyk, bardzo ładnie panda zgarnięty. Oj, to mi się podoba. Teraz mi dali coś naprawdę użytecznego. Chociaż świniak ma straszną przewagę, naprawdę okrutną. To może być ciężki wyścig. No nie, engine, takich rzeczy się nie robi. Znowu byłbym drugi. Dobra, trudno. Robimy to jeszcze raz. Jaki mam fotel? To jest SPC Gear model 900. Czy FIFA była? Tak, była. Jest skrót przez tory. Tu jest skrót przez tory. Czyli mam jechać torami? Mówisz? Możemy spróbować. Możemy spróbować po prostu sobie trzasnąć ten skrót.
Tylko gdzie to jest dokładnie? Tu był skrót. Tu był też skrót tam, gdzie przelatywałem, tylko to bym musiał zrobić rakietą. Co, że tu? What? LOL! Tak! Tu! Tylko czemu tak powoli? Aha. LOL, faktycznie. Kurde, jakbym miał normalną prędkość. Jakbym miał normalną prędkość. Dobra, okej. 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 Miał być dzisiaj Bandicoot. Przecież jest Bandicoot. Todd Havertz z Ultimate Paczki. Pozdro. To chyba dobrze. Dobra, cyk. Teraz jak mamy obcykane skróty, to teraz powinno być nieco... Czysto teoretycznie, na papierze powinno być łatwiej. W praktyce... No to taki średni to skrót. Średnio mi to wyszło. Musiałbym tam z nitro wejść. I wtedy owszem, z nitro jak najbardziej. Z nitro to tam by można było sobie powalczyć. A tutaj gdzieś skrót był. O nie, 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 zostawcie mnie. Fuck. Tu gdzieś skrót był, zaraz jak się gdzieś trzeba było wjechać bardzo blisko krawędzi. Gdzieś po prawej, po lewej stronie. Nie wiem czy nie tu. Tu. Nie, nie tu. Gdzie to było? O, teraz to by mi się nitro przydało na skrót. Jedyny skrót tutaj to tylko ten za wagonikiem? Nie, wydaje mi się, że jeden skrót też był tam, gdzie... Nie wiem, czy to nie było właśnie to, co minąłem. A, nie, 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 nie! Czemu tak powoli on tutaj jedzie? Średni skrót. Chyba, że ja muszę tam faktycznie zeskoczyć po prostu. Najpierw tam wjechać z maską i to wtedy jedyny skrót. Bo zamyślę jest o to, żebyś od razu po wyjeździe wrócił na trasę, a nie jechał prosto. Zeskakuj tam. Okej, okay, dobra, moi drodzy, czekajcie, sprawdzimy sobie jeszcze raz skróty. Nazwa mapy poproszę na czacie. Jak się nazywa ta mapa? Zaraz ogarniemy sobie na YouTube, jak to ktoś robił. Dragon Mines, dokładnie tak. Dragon Mines Shortcut. Okej. Jedzie sobie cały czas prosto, cały czas prosto. No dobra, tutaj gościu niby jedzie faktycznie tym skrótem, ale... Dobra, cyk, lecimy. Ten stream z 11 minut będzie trwał drugi tydzień. Czemu? Nie rozumiem w sensie. Mówicie, żeby spróbować zaskoczyć. No dobra.
sumie mogłem poczekać z tą maską, skoro mówiliście, że to jest jedyna opcja tego skrótu, to jest wtedy, gdy on ma maskę! O nie, 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 nie! Chociaż, ej, czekajcie, teraz to nawet... No, gdybym tego nie zepsuł, to zadziałało to nawet poprawnie, bym powiedział. Nawet dobrze, nie? Okej. Okej, nitro. Dobra, nitro się nam też przyda. Gdyby mnie ten wózek nie rozjechał. Ale gdyby babcia miała wąsy, to by była wujkiem, czy jakoś tak. Nie, to gdyby... No, jakoś tak się tam mówiło, nie? Patryciak, ja o tym wiem, tylko wiesz, nie, często nie zdążę do końca zareagować. O nie, a to dziad. O nie! No to amen. Na własne życzenie zrzucałem sobie wyścig, który był do wygrania. Byłem pierwszy przed tym, jak próbowałem zjechać skrót. Szlak. Absolutnie, najlepsza jest tutaj maska. Nitro nie daje takiego boosta jak maska. Bez wybicia początkowego, ale damy radę i tak. O nie. Dobra, z drugiej strony dzięki temu stawka się ujednoliciła. Bez przyspieszenia nawet nie ma co tam podjeżdżać pod ten skrót, bo to faktycznie jest taki skrót z dupy. Naprawdę, jedyne gdzie faktycznie tam jest warto podjechać, to z maską, ewentualnie, ale naprawdę tylko i wyłącznie ewentualnie z nitro, ale to jeżeli się umiejętnie tam zeskoczy. Nie ma takiego wyprzedzania. Dobra, to jest drugie okrążenie. Zepsułem strasznie. Ale teraz jest jeszcze nadzieja. Nie! No co za tip! Co za dziad! Bezczelnie? Bezczelny. Anaki, otóż to. Ci.
HE było bliziutko. No to rewelacja. Jeszcze mnie na błoto wywaliło. Super sprawa. Ale po raz kolejny ujednoliciła się. Ja pierniczę, te rakiety w tym ostatnim momencie to jest dramat po prostu, nie? Czy ta gra jest na Xboxa? Tak, jest na Xboxa, jest na Nintendo Switch i PlayStation 4. Już we mnie chcieli rakietą pierdzielnąć. Ciężko to widzę. O właśnie, tym bardziej jak tutaj trafiamy TNT. Było blisko. Dajcie mi coś do przodu, czym mogę ich zaatakować. Znowu sekunda. Z kim grasz? Grand tryb fabularny. Który znowu zna... Tu jest ciężej, tu jest dużo ciężej. Trzeba to przyznać szczerze, tu jest ciężej. Kolejny wyścig, z którym się tak kończymy. To mnie powybijało. Okej. No ile? Ile można? Czy mogę grać innymi postaciami? Tak, jest tryb, gdzie można wybrać nawet w fabule inne postacie, ale ja zagrałem jednak ten klasyczny, gdzie gram Crashem Bandicootem. Ej, powiem wam szczerze, że coś się zmieniło, nie świniak jest pierwszy, tylko wilk teraz. Dobra, maska uga buga. Gdzie? Ale reakcja była... Jak to minął? Nie, chciałem zmieścić się, żeby skrzynkę złapać. Tak! Jest! Udało się! Na styk! Ale udało się, nie? O, pięknie! Pięknie! Mamy to! Dobra, to GG, poproszę o GG, naprawdę. Było ciężko, ale podołaliśmy mimo wszystkim przeciwnościom losu, mimo tym skubańcom, którzy mi podkładali nogę. W ostatnim momencie to się udało. Zrobili to.
Ale było naprawdę blisko. Ale i tak, najbardziej triggerujący to był ten pierwszy w pierwszym świecie trzeci wyścig, nie, czwarty wyścig. Trzeci albo czwarty. Odblokowaliśmy nowe felgi. Bardzo fajnie. Co będzie ogrywane, jak skończymy Crash Team Racing? Nie mam pojęcia, to zależy z Pimper od tego, kiedy skończymy Crash Team Racing. I jaka gra będzie miała wtedy swoją premierę? Nie, halo! Jak odtajmować za miksa? Nie! Halo! Tylko nie to! Cyk, robimy to! Na tej mapie znowu chyba misiek polarny będzie miał zdecydowaną przewagę. Okej, tu trzeba teraz uważać z tymi wyskokami. I tu trzeba brać od razu... dokładnie tak, żeby nie wypaść z trasy, bo tutaj jest bardzo, bardzo łatwo wypaść z trasy. Zamik i banicja to te dwa słowa się łączą, no jasne, że tak, on już przyzwyczajony. Foki, nie atakujcie mnie. O, tu jakbym był rozpędzony, to tutaj też można przelecieć, ale teraz trzeba wrócić na trasę. Dobra, robimy to. Nie! Uuu, ale było blisko. Tak jest, misiek polarny w swoim własnym środowisku, nie? Dobra, po raz kolejny trzeba uważać. Hopa, hopa. Pięknie. No wyprzedź mnie, zapraszam. Tak bardzo chciałeś tego? To mówię ci, masz. Dobra, to jest standardowo drugie okrążenie. My zawsze na drugim okrążeniu liderujemy. Oj, 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 oj. To teraz się strasznie zakręciłem. Nie, tylko nie możemy przegrać wyścigu przez głupią pokę. Teraz było blisko, teraz było bardzo blisko, żeby wypaść. Dobra, moi drodzy, będziemy to mieli. Uhu!
I tak jest, cyk. Ten wyścig za pierwszym razem się udało zrobić. Mamy to. Chociaż łatwo nie było, łatwo nie było. Kasper Frączak, to by było spoko, to by było spoko. Ale patrzcie. Bardzo ładnie. 60 dolków dostaliśmy za pierwszą pozycję. Proszę, proszę. Co to tak dużo? Siema, siema, kurczę, witam. Cześć i czołem. Dobry wieczór, dobranoc. Na jakim poziomie trudności grasz? Tryb fabularny nie posiada poziomu trudności. On rośnie wprost proporcjonalnie do gracza. Zamik ma 3 konta. Wiecznie zbanowany zamik. Mnie tak łatwo się nie da. O nie, mistrzostwo świata. Co dają te monety? Można zakupić za to rzeczy w sklepie i grać nimi w multi, albo grać też w trybie pojedynczym. No, ale dobra. Wracając do trybu fabularnego, bo to nas tutaj absolutnie najbardziej interesuje. Czas przejść do czwartego, chyba ostatniego już wyścigu i do walki z bossem. Tiny Arena. Mała arena? Boże, co to była za mapa, ta Tiny Arena? Offense or defense. You can shot your power shield forward by pressing circle. Loading. 3 dots. Trophy. Above that trophy with 2 flags for starting line and formula first. God damn it. Czy zrobimy SBC o kartę Stoców Ultimate? Nie. Tiny, o nie, to jest bardzo niefajna mapa. To jest bardzo niefajna mapa. I tutaj będzie wilk, będzie tutaj kurde strasznie dobry. A paradoksalnie wilk powinien być na tej mapie naprawdę bardzo, bardzo słaby, bo jego wózek ma, w sensie on jako postać, każda postać ma tam swoje parametry, on ma fatalną skrętność, ale ma za to przyspieszenie najlepsze z całej, ze wszystkich postaci. Więc tak, na moje oko, jego mapa powinna właśnie nie mieć dużo zakrętów i hopek, tylko powinna mieć jak najwięcej prostych, których on by mógł wtedy liderować. Ale tutaj bardzo ciasno na starcie. O nie, o nie, o nie, o nie, nie podoba mi się to. A masz tego pingwina ukrytą postać, czy nie? Nie mam chyba. Zrobiłem SBC o Inieste? Nie, nie robiłem SBC o Inieste. O, no to pięknie zadriftowałem ściany, nie? To jest pierwszy. Koko jest pierwsza. Proszę, proszę, pani Koko. Dobra, cyk, jest 10 owoców umpa. Lepiej późno niż wcale. O nie, 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 nie. Bardzo ładnie, Koko zgarnęła nitro. Tak jest! Przeskoczyłem nad tym. Cudownie.
Ale teraz przyspieszony jestem. Do mety jeszcze długa, długa droga. O fuck, ona jest coraz bliżej. Dobra, ostatni zakręt. Nie możesz teraz tego zmaścić, Cornel? Dobra, jest, udało się. Udało się. Huh. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kacper Frączek, a widzisz? A teraz się udało to zrobić za pierwszym razem. Bardzo spoko. Dobra, czy my teraz już będziemy mieli walkę z bossem? Czy nie? Bo nie jestem pewien sam. Czy to już teraz walka z bossem? To już były trzy wyścigi. Czyli teraz czas na walkę z bossem, mówicie, tak? No to zobaczymy, z kim teraz nam przyjdzie się zmierzyć. W jakiej walce, w jakiej nierównej walce. Ale tutaj bardzo ładnie leciliśmy cały czas na driftach i na przyspieszeniu, więc to nam ewidentnie zrobiło. Cyk! I co teraz? Tak jest! On these tracks. Well, now you'll see why I'm the most feared driver on this circuit. I'll earn the right to this oxide by crushing you into brake dust. Let's race. Zatem przyszedł czas na Varana z Komodo, który w dużym skrócie po raz kolejny oczywiście nam tłumaczy, że no, a ty jesteś frajer, ja umiem jeździć lepiej. Czas się pościgać. Oto kto będzie się ścigał z... no, z tym, który nas zaatakował. Czemu nie zrobiłem SBC Otoc Ultimate? Bo jeszcze nie zrobiłem. To jest Varan z Komodą. Dokładnie tak. O, czekajcie, bo Zamik się już pojawił. Czekajcie, muszę go timeoutować. Timeout. Zamik Zamikowski. 14 sekund. Nie, 14 tysięcy sekund. I cyk. No, i to mi się podoba. Blaze 78, obrażę się. O nie, nie ta mapa, nie. I czym on teraz nas będzie atakował? Tego nie pamiętam już, szczerze powiem. O fuck. TNT z tego co widzę. I to jest TNT, które od razu wybucha, gdy się tylko zderzy z ziemią. No to nieźle. Tak, minął to. Ale jesteśmy drudzy, więc źle nie jest. Co z tego, że na dwie osoby. Cyk, teraz się go udało trafić. Fuck, nie trafiłem go. Już nacisnąłem to, żeby go wysadzić, szlak. Jezus Maria, ale tu jest wybuchowo, że tak to określę. Fuck, tu muszę go jakoś spróbować złapać na jakiejś prostej. Nie! O, szlak, niedobrze. Spróbujemy nadgonić troszeczkę czasu rakietą. I udało się, dobra, mamy go, zgarnęliśmy go. Dobra, czas na... ostateczne okrążenie i to się nam teraz zdecydowanie przyda. Tak jest, oberwał. Tylko problem jest taki, że on oczywiście jest oskryptowany, żeby być przed nami przez cały czas. Patrzcie, jaka teraz jest przewaga i on ją zrobi w tak nierealnie szybki sposób, ją nadrobi, że to będzie szok.
Jezus Maria, nie, tylko nie to, tylko nie to. Dobra, jesteśmy już tuż przed metą. I cyk! Za pierwszym razem pyknięty. 2 sekundy przewagi. Proszę, co to? Varan z Komodo to miało być jakieś wyzwanie? Co to ma w ogóle znaczyć? To jest obraza dla mnie. To jest obraza dla mnie. Taki boss? O czym ty do mnie rozmawiasz, gościu? Nie jesteś taki wolny. No gadaj jak Yoda. Zaskoczyłeś mnie, doprawdy. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough. To klucz, ale nadal nie jesteś wystarczająco szybki, żeby pokonać Oxide'a. Przegramy naszą planetę i to będzie twoja wina. Fajnie, presja wcale nie narzucona. Pod żadnym... Jaka presja? Skądże znowu? Presja? Nic z tych rzeczy. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dobra, moi drodzy, bardzo fajnie ogarnięte. Mamy 2 bossów zrobionych w dniu dzisiejszym. Ilu jest bossów? Nie wiem. O! Mamy 3 klucze. I tym samym teraz czas na... Cortexa, moi drodzy. You have unlocked a new paint job. I nowa naklejka. I nowa postać oczywiście. Tak więc czas na Cortexa i jego wyścigi w zamku. A one do łatwych nie należą. Moi drodzy, mamy 30% gry. Zapiszmy sobie to wszystko. No i fajnie.